i będziesz diamentem. Witajcie na moim kanale, z tej strony Miku, będę dzisiaj gospodarzem tego programu, jak zwykle zresztą. Mam dzisiaj dla was kolejny diamencik, który chcę się pokazać. Tym razem kolega o pseudonimie Kartner z klanu IPKPI, że dobrze powiedziałem, pokaże swoje umiejętności w czołgu, który już nieraz widzieliście na moim kanale. Oj, tutaj pierwszy już tutaj zgrzyt, niestety te wybrzuszenia potrafią dać w kość. Jeśli ktoś nie bardzo orientuje się w mapie, może nieraz w nie wjechać i potem ciężko z nich zjechać. Mam nadzieję, że Kartner się zaraz z tego wyspowodzi. O, dokładnie, na szczęście udało mu się przejechać, inaczej mogłoby się to marnie skończyć. Jak mówiłem, czołg, który dobrze znacie, ponieważ wiele razy się pojawia na moim kanale, bardzo wiele ludzi lubi nim grać. Suczka 155-40, dobrze mówię? 152-44. Obrażenia 390 na 175 penetracji, na kopociskach goldowych penetracja wzrasta do 217, no i haeki to jest 465 na 64 przybijalne blachy. Kartner tutaj właśnie wszystkiego potroszę. Pancerz to jest niewątpliwie plus tego czołgu, 90, 75, 45, ale tu nie chodzi o miary tego pancerza, ale o jego kąty. Suczka potrafi naprawdę odbić nie jeden pocisk z wyższych tierów, więc potrafi naprawdę zaskoczyć. Na razie kartem tu się kręci po mieście. Może sobie na to pozwolić, ponieważ prędkość 47 na godzinę wystarcza mu i bardzo duża zwrotność wystarcza, pozwala mu na kręcenie się tak w miejscu. W razie czego szybko może zmienić flankę. Pojawia się pierwszy cel, T4, myślnik 1, przycelowanie. Niestety pocisk poszedł tuż nad pojazdem wroga. Tam nasz KW-1S dostaje potężne wciry i schodzi do garażu. Tutaj teraz przycelowanie w M7, niestety niecelne. Trzeba troszeczkę bardziej przycelować. 6,75 przeładowanie, więc czas nie jest taki krótki, wbrew pozorom. Kartner tutaj czeka na kolejną ofiarę. Może któryś się pojawi, może któryś wyjedzie. Jest i M7, przycelowanie, trafienie, od razu zszedł na strzał. Bardzo, bardzo ładne trafienie. Pojawia się M3 oraz wspomniany wcześniej T34, myślnik 1. Niestety chyba kartę do niego nie trafi w biegu. Zgęsił go. Teraz jeśli zdarzy się przeładować, niestety nie. T34 szybko naprawiło swoje gąski. Jedzie dalej. Może kartę zaraz znowu trafi. Zobaczymy. Strzał w kompletne ślepo. Więc niestety nie udało się. Z tyłu M3 próbuje coś, to M3 jest, ale to jest Leopard, próbuje coś działać temu T29, żeby przestał kapować bazy. Chyba mu się znowu zresetować. Pancer 4, może być problem z tym czołgiem, jeśli się dobrze nie przyceluje. Ten go nie trafia, Kartner czeka cierpliwie, przeładował i zostało mu całe 8 HP. No to jest losowanie wbrew karygodne, ale zapomniał ELC, ponieważ zaraz powinien dać radę. No ale Kartner nie pozwolił czekać fragowi, żeby ktoś mu go ukradł. Przycelowanie i ładny strzał z wykończeniem. Już ma dwa fragi na swoim koncie. 763 obrażenia. Jedziemy po tego Leoparda, który tam się gdzieś chowa. Mam nadzieję, że nie zmienił swojej pozycji. Kartner robi ostry zakręt. Niestety Leoparda już nie ma dawno tutaj w tym miejscu. Pewnie uciekł z tyłu. Tam gdzie stoi teraz ELC. A nie, jednak jest z przodu. Więc można teraz go zjechać od tyłu. Trafienie w biegu. Bardzo fartowne, ale też bardzo ładne, że 379. I będzie ramowanie. Nie, już wolał z niego strafić, no trudno. Podejrzewam, żebyś go też zramował. Ale jak wolałeś stracić pocisk, nic się nie stało. Pociski są tutaj tanie jak barszcz. Jedziemy dalej. Kartner wyjątkowo ma chyba chrapkę, dlatego T4 myślnik 1. Jedzie go poszukać. T29 dalej kapuje, tylko z tyłu zajeżdża AT7. I to może być problem, ponieważ T29 może sobie nie poradzić z Brytyjczykiem. Widzicie, już Brytol zeruje kapa. Kartner nadal szuka tego Chińczyka. Jest i wspomniany wcześniej czołg. Przycelowanie, trafienie. Dokładnie za 413. Bardzo ładne losowanie. Ten nasz wróg wykańcza naszego grilla. Kartner strzela jeszcze mu za 347. Teraz może dostać niezłą bułę od tego Chinola. Niestety chyba nie zdąży. Dokładnie wykończenie T4, myślnik 1.
Gartner ma już 4 fragi na swoim koncie i prawie 2000 damage'a, 10 do 11, więc na razie sytuacja jest w miarę wyrównana, jest prawie że remis. Jedziemy dalej, trzeba tego AT7 wykończyć, ponieważ tam strasznie bruździ, rozwalił nam T29, który nie wiem czemu sobie nie poradził z tym rytolem, wystarczyło go tylko objechać, to praktycznie T29 wolał kapować bazę. Przycelowanie w Brytyjczyka, dokładnie trzeba poczekać na spokojnie, bardzo ładne celowanie we włas, niestety pocisk poszedł nad czołgiem. Szkoda, na szczęście tutaj z tyłu chłopaki go zajeżdżają. Z dwóch stron AT7 nie ma szans zbytnio, żeby się obronić. Na razie jedzie wykończyć tego luchsa, żeby mieć jedną lufę mniej. W sumie tam by mu nic nie zdziałał, ale mógłbym mu gąski zdejmować. Teraz Carter wykorzystuje okazję, że AT7 jest od tyłu, będzie strzał. No niestety odbija się nieprzycelowany. Tym czołgiem się nie strzela w biegu. Tu jeszcze dostaje strzał od Brachfisa, ponieważ mu się właduje pod lufę. No trzeba uważać jak się jeździ, teraz jeszcze dostaje strzał od AT7. No i to może być teraz koniec gry Kartnera. Na szczęście AT7 ma tutaj z tyłu tego luchsa, a raczej jego wrak. Więc nie ma jak się obrócić teraz. Nasz bohater blokuje tego Brytola, żeby ten nie mógł się tylko obrócić od niego. Znaczy może być po grze. Black Prince próbuje przebić swojego rodaka, niestety mu coś nie wychodzi. Teraz dopiero trafił. Kartner już się obraca, już jest na tyłach AT7. Teraz, żeby tylko zdążyć się obrócić, żeby tylko ustawić działo na tyłek tego AT7. Ja bym się teraz lekko wycofał, dał mu wyjechać i strzelił po prostu mu w bok. Kartner się woli z nim siłować. O! AT7 popełnia błąd. Kartner to skrupulatnie wykorzystuje. 11 do 13, więc zobaczcie, jest tylko dwa czołgi zostały na 4 czołgi przeciwnika, z tego są dwie arte. Black Priest na ogrysku, no tutaj jakby się postarał, to jeszcze by mógł niechcący zramować tego Brytola. Kartner podjeżdżał już po miejsce kapa. Powinien teraz zostać i zacząć kapować, żeby ci wrogowie przyjechali po niego. Ten jednak woli sam ich poszukać. Widzicie po mapce, cała ich grupa tłoczyła się tutaj w jednym miejscu. Pojawia się Dicker Max, na szczęście miał niskie losowanie. Kartner przeżył ten strzał. No i teraz może być problem, wyjechanie delikatne. Strzał w Dicker Maxa, sam Kartner odbija strzał od Niemca. Teraz znowu będzie przycelowanie, no teraz kto pierwszy strzeli, ten wygrywa. Dokładnie, Kartner pokonuje tego Niemca. Teraz z kolei jedzie Syf piąty, tu już nie ma żartów. Jeśli ma to drugie działo, może być problem. Bardzo ładny strzał w gąsienicę. Tak się powinno grać z TDK-ami. Teraz szybkie przeładowanie w miarę. I wykończenie, podejrzewam, będzie tego Syfa. Który frag już? Siódmy frag na koncie naszego bohatera. 3400 obrażeń, jedziemy dalej. Pojawia się Arta. Nie zdążyła nawet strzelić. Kartner szybko, na szczęście, obrócił się na tą artylerię i ją rozwalił. Zostaje jeden tylko jeszcze wróg, który gdzieś tam się chowa. Pewnie podejrzewam w okolicach linii K. Kartner już siebie zadowolony, już spłacił swój udział w tej bitwie. Jest 1-1 i teraz pytanie, komu pierwszemu puszczą nerwy. Kartner już jedzie szukać swojego przeciwnika. Podejrzewam, że Arta już dawno powinna uciec naokoło, dlatego ja bym się nie bawił tutaj w szukanie, tylko podjechał na kapa i kapował po prostu. No tutaj oczywiście Dicker Max, pełen uznania dla czołgu. Oczywiście suczka, mi osobiście się nią średnio gra, jakoś nie potrafię się w niej odnaleźć, może dlatego, że ma bardzo wąski kąt odchyłu działa, to mnie troszeczkę irytuje, ale sam czołg naprawdę dużo ludzi go chwali, więc skoro dużo ludzi go chwali, ja nie mogę powiedzieć, że jest inaczej. Kartnerowi zostało 6 pocisków zwykłych, z tego 5, potem 5 goldowych i 2 haeki, więc teraz lecimy, no to właśnie to wspomniane DPM, czyli obrażenia na minutę. Jeden z lepszych współczynników DPM, jeśli chodzi o czołgi w grze, charakteryzuje SU-122-44, dlatego pewnie dużo ludzi lubi bardzo nim jeździć. No, jak mówiłem, ja nie widzę powodu, żeby nie powiedzieć, że tak nie jest. Teraz tutaj nie wiem, co Kartner robi. Zajechał sobie kółeczko. Chyba chce zdobyć ten medal, dlatego olał tą artę i leci w kółko kapujące. Podejrzewam, że będzie chciał wygrać tą bitwę po prostu. Zostało mu 5 minut 40 sekund. No, takie jechanie w kółeczko, nie wiem, czy to jest dobry motyw. No, szczerze to nie bardzo wiem, co teraz Kartner chce zrobić. Podejrzewam, że chyba zostawił tamten róg i jedzie w drugi narożnik planszy. Nie wiem, czy tam ktoś mu podpowiedział, że tam ta arta stoi, czy nie. Czy to po prostu jego przeczucie, jego
kobiecy instynkt, że tak sobie żartuję. Zobaczymy, czy coś zdobędzie. Tutaj A1, panterka sobie kpi, delikatnie mówiąc, Karnera. Chociaż Cior wie, a nóż widelec może jest tak głupi, że chce skończyć tę bitwę. Karner wyjeżdża za górki, ma jeszcze 5 minut, żeby znaleźć tą artylerię. Poszukiwania 9. fraga. No tutaj artyleria oczywiście prowokuje Kartnera, żeby do niej podjechał. No oczywiście tutaj bardzo mądre porady od przeciwników. Znaczy bardzo mądre, no w sumie mądre. Jest i artyleria, jak się schowała zacnie, niecnie. Już się na Kartnera obraca, czy zdąży w nią strzelić? I jest pojedynek gigantów. 3000, 4000 obrażeń, 9 fragów. Zobaczmy, jak to wygląda na wynikach końcowych. A te prezentują się następująco. Kartner tutaj wbił masterkę. Dodatkowo dostał opanowanego Radleya Waltersa oraz Top Gun. 106 tysięcy kredytów, 2208 expa brutto. Na czysto EX wynosi 1472, bardzo wysoki wynik. Jak mówiłem, po medalu 9 przeciwników ubitych, 4096 obrażeń. Sam otrzymał 3 strzały, spenetrowało go 2, jeden chybił, oddał 23 pociski w stronę przeciwników, 19 trafiło w cel. Jakby była ta statystyka trochę wyższa, może by wpadł nawet snajper. Na czysto po odliczeniu amunicji 73 098 kredytów. Bitwa się zwróciła, bardzo ładny wynik, jak na czołg premium. Mam nadzieję, dzięki Kartner za powtóreczkę. Co bym jeszcze od siebie dodał, grając tym czołgiem, a nawet każdym czołgiem, postaraj się bardziej celować i skupiać. Nie ma co strzelać na pałę, ponieważ te pociski mogą, te pudła mogą cię kosztować zdrowie, na tak zwane HP, albo nawet powrót do garażu, więc nie ma co się śpieszyć, chyba że masz czołg, który szybciej skupia niż ładuje, więc taki można poszaleć. Ogólnie bardzo ładna bitwa, nie ma tutaj wiele do zarzucenia. No i uważaj na te nasypy na linii Siegfrieda, ponieważ tam można się łatwo zaciąć i zakończyć bitwę tuż po paru sekundach, nie oddając nawet jednego strzału. No to dzięki serdeczne, trzymajcie się ciepło, cześć!